kawa. Dzień dobry lub dobry wieczór. Sprawdzam to. Welcome to the good life, where only love can set you free. Where the DJ saved my life, oh mercy, mercy me. Now I can be the core, and I can be the cause. Just let me be a fantasy. Cause it's a matter of time, till we ride on time. Zobaczymy, jak się kręci. Hej! Nie jest źle, ale spodziewałem się czegoś innego, takiego większego dropa. Także trafiłem na to jakiś czas temu. Coś nowego chyba. Słuchajcie, zbijamy piątki. Lecimy do roboty. Dzisiaj dzień się zapowiada w miarę normalnie. Wczoraj to był jakiś kaprys, po prostu takie zrządzenie losu, mógłbym powiedzieć. Kiedy wszystko musi się wydarzyć na czas i musi być dopięte na ostatni guzik, to jest problem. To wtedy musi lać z samego rana. Wtedy musi lać. Wtedy musi być katastrofa. Wtedy muszą przyjechać panowie z Rena i nawet nie dbać o szafki, które wnoszą. Chcą zrobić to szybko, nie uważając na detale i wypieprzać. Czy przyjechali ze wszystkim? Mam nadzieję. Czy ktoś był to w stanie sprawdzić? Nikt. Oni tylko zrobili zdjęcie po rozpakowaniu tego wszystkiego w garażu i w domu. Po prostu zrobił tak. Nie pozwolił nam nawet zdejmować kartonu przed jego rozpakowaniem tego wszystkiego z vana, choć były to kartony mokre. Więc chciałem szybko ich się pozbyć, żeby, wiecie, nie afektowały szafek. Była historia. Do tego i ten gościu się wypieprzył z tym towerem. Oh my god. Mówię, co tu się dzieje? Prosiłem, żeby najpierw zdjęli wszystkie urządzenia elektryczne, bo je wrzucimy do garażu. To w ogóle powiedział tak, dobra, odejdź. Normalnie tak mnie potraktował, to jest fakt. Więc byłem bardzo już podminowany, że ktoś ma takie podejście do mnie. Zaczynają pakować to zupełnie odwrotnie. Tak jak go prosiłem, robi mi specjalnie odwrotnie. Wiecie, no ja mówię, gościu, stary, ja zacząłem to wypakowywać z tego garażu, nie możesz mi tego robić. Mówię, to jest moja budowa, a nie twoja budowa, więc jeżeli nie chcesz tego rozpakować, mówię, stary, to kurwa, to zostaw i ja to spakuję sam do garażu. Ale pada. Ja mówię, co z tego, że pada, jak macie dużą ciężarówkę, możesz to poprzesuwać, możesz wyjąć to, co trzeba po kolei, a nie robić mi tutaj bałagan, nie? Bo przecież ja później tą kuchnię muszę zmontować, więc normalne jest, że nie będę wyjmował wszystkiego, żeby dostać się do tej szafki, którą właśnie chcę postawić. Pół! Nic. Co można zrobić? Nic. Trzeba po prostu nerwy na wodze i na koniec klient mówi, Rafał, dzięki, że zadbałeś o moje rzeczy. Chociaż tyle. Bo sam zauważył, że ten jeden z nich, nie będę mówił o kolorze skóry, bo sam mój klient wymienił to tak w ten sposób, że nie chciał pomóc. Więc najprawdopodobniej mój klient zrobił tam czary mary do Rena wczoraj i poinformował ich grzecznie, że mieliśmy taką przygodę z rana. Pomijając ten temat już, bo już to się zakończyło, to było wczoraj, więc nie mam zamiaru tym żyć dzisiaj. Mamy dzisiaj szlifowanie i malowanie. Przez to, że kuchnia jest tam włożona w tą sekcję docelowo, gdzie w sumie możemy to zrobić w każdym momencie, bo tam tylko trzeba przytrzeć tą farbę i zaciągnięcie, które poprawiłem kilka elementów na szybko. To nie przeszkadza nam w ogóle. To korytarz mamy przygotowany. Mamy na drugi raz dzisiaj go zaciągniemy z samego rana. Także jak ja wpadnę na żyrafę, to Adrian akurat zaciągnie drugi raz sufit, albo ja go zaciągnę, a on będzie już szlifował rogi. Zobaczymy. Musimy tu wrócić do mnie. Ja muszę zaprowadzić malucha do mojego kolegi mechanika, bo trzeba go tam po prostu podregulować, jak to maluch.
pojechał raz do Londynu i już się coś dzieje. To jest maszyna, co? Więc ogólnie trzeba tam dopinać te wszystkie rzeczy na bieżąco, żeby później nie było katastrofy. Więc tu wrócimy na godzinę, odstawimy samochód i pojedziemy z powrotem działać dalej. Także taki jest plan. Szlifowanie, malowanie, naciąganie sufitów. Przygotowaliśmy wczoraj toaletę, korytarz. Dużo się wydarzyło, powiem wam szczerze. Planujemy być jutro, ze względu na to, że chciałbym zrobić te wylewki, czyli przygotować trzeba podłogę, zagruntować. I chciałbym wylać na koniec w korytarzu, w toalecie i tam w kuchni wylewkę, żebyśmy mogli normalnie już położyć podłogę później, bo muszę się dolać do tego, co jest, czyli część tej podłogi będzie trzeba zdjąć fizycznie, żeby tak, wiecie, zblendować się razem i złapać wspólny poziom. Taki jest plan. Także będę was update'ował co i jak. Lecimy do pracy. Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Siebano z rana. Jeszcze raz. Tu ja, Rafał Radio. Rafał Budowlaniec. Zapraszam. Słuchajcie, tak sobie tu siedzę, jadę i myślę, jak wyglądałby człowiek lub kim byłby fizycznie, psychicznie, społecznie, socjologicznie człowiek, jako istota. Kim by był, gdyby nie było tego wszystkiego, co nas otacza? Znaczy, nie mówię o naturze, nie mówię o jedzeniu czy piciu, tylko myślę o tym całym systemie, który nas otacza, nie? Czyli te wszystkie nakazy, zakazy, regulaminy, reguły, pieniądze, rachunki, obowiązki, konta bankowe, domy na kredyt, samochody. Kim by był człowiek? Jak by wyglądał człowiek? Jak by jego życie wyglądało? Słuchajcie, ja sobie tak myślę o tym, wiecie, często, bo jestem taką osobą, która dużo myśli, dużo czasu spędzam sam w samochodzie, więc rozkminiam wiele takich sobie tam elementów, rozkładam je na cząstki pierwsze. I wydaje mi się, że ogólnie człowiek prawdopodobnie nie byłby tą postacią, którą widzimy na co dzień i widzimy siebie. Jakoś tak wydaje mi się, że zostaliśmy zniewoleni. Oczywiście często rozmawiamy i wiemy o tym niby, że to czy tamto, że mam takie głębokie uczucie, że prawdopodobnie jesteśmy tak piękną istotą w środku, ale często przez to, że tak dorastamy w tym wszystkim, zmieniamy się bardzo i zapominamy, kim tak naprawdę jesteśmy. My, jako ludzie, słuchajcie. Dla takiego małego przykładu powiem wam, że albo zwróćcie uwagę przynajmniej na to, że dziecko od roku do 3 lat, ono jest w ogóle nieafektowane, słuchajcie, niczym. Niczym. Czy widzicie, zawsze się mówi o dzieciach, one są takie wolne, bezpośrednie. One jak coś czują, to mówią, nie? Jak kogoś lubią, to lubią. Jak kogoś nie lubią, to nie lubią. Czy my właśnie byśmy nie skończyli tak? Gdyby nie było tego wszystkiego dookoła, tych wszystkich zmian, które ten człowiek musi zacząć akceptować i wprowadzać w swoje życie, tak mniej więcej w wieku właśnie, te regułki, wiecie, te regułki zachowania. Czy nie bylibyśmy właśnie takie jak dzieci? Może nie to, że głupi w tym sensie, że byśmy ciągle jakieś głupoty robili dookoła, bo dzieci może nie są głupie, żeby nie było. Tylko może bardziej nasze życie by było takie frywolne, boskie, słuchajcie, właśnie może to jest to stwierdzenie, byłoby bardziej boskie. Bylibyśmy wolnymi ludźmi, słuchajcie, gdyby nie to wszystko, co nas otacza. Niby mamy te pieniądze, dążymy za tymi rzeczami, które tak bardzo tutaj nas otaczają, że pracujemy tak bardzo ciężko, chcemy te pieniądze wydać, zdobyć coś, jak ja na przykład jako budowlaniec, samochód, narzędzia. Kurde, ludzie, czy to jest w ogóle nam potrzebne? Nie? My naturalnie jesteśmy bardzo wolnymi istotami. Wolnymi fizycznie i psychicznie. I takimi powinniśmy zostać jak najdłużej. Wiecie? Powinniśmy się jak najczęściej spotykać między sobą i wracać do tych czasów, kiedy byliśmy super mali, słuchajcie. Kiedy potrafiliśmy bawić się z każdym,
nawiązywać znajomości z każdym, bez żadnej bariery, bez żadnych podchodów, rozmów za plecami, wiecie, dziwnych, wymyślonych historii. Życzę sobie i wam, dzisiaj sobie tak myślę, żebyśmy spróbowali przynajmniej wracać częściej do tego momentu takiego własnego, abyśmy czuli, że jesteśmy super szczęśliwi i wolni. Jak takie małe dzieci. Naprawdę. To jest super ważne. Ja myślę, że my jako ludzie naturalnie jesteśmy i powinniśmy być tacy, jacy jesteśmy na samym początku. Wiadomo, że człowiek się edukuje i zmienia, ale mi się wydaje, że to wszystko zostało zbudowane w jakiś określony sposób, żeby nas zmienić. Że my tacy naturalnie byśmy nie byli, tacy jakimi się widzimy teraz, w takim dorosłym wieku. Ja mam 45 lat dzisiaj, słuchajcie. Staram się być wolnym człowiekiem, ale często jestem odrzucany przez system, ponieważ nie jestem systemowy. Nie mam z tym problemu, nie rani to moich uczuć, ale te odrzucanie, gdzie normalnie, wiecie, jako dziecko człowiek nie byłby tak często odrzucany. Nie boli, ale zastanawiam się często, dlaczego ludzie się tak zachowują. Także życzę sobie i wam, abyśmy jak najczęściej uśmiechali się do siebie, byli życzliwi i wtedy będzie pięknie, słuchajcie. Bądźmy jak trochę małe dzieci czasami, pozwólmy sobie na to. Rafała Przemyślenia. Miłego dnia. Cześć, cześć. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Właśnie nie wiem, czy ja o tym wspomniałem. Bądźmy wolni umysłowo, słuchajcie. Nie to, że wariatami na maksa, ale... I ten, kto ma to zrozumieć, to zrozumie. Słuchajcie, bądźmy wolni umysłowo, tak? Nie dajmy się blokować. Albo przynajmniej róbmy sobie taki rachunek sumienia od czasu do czasu, aby sprawdzić siebie, czy przypadkiem ktoś... coś nie wpłynęło za bardzo na nas, na nasze życie, na nasze postępowania codzienne i nie zmieniło naszej tej wolności, więc to też jest takie mocne dla mnie, żebyście zostali, żebym ja został wolny umysłowo, w tym sensie przez to też będziecie wolnymi ludźmi. Żebyście mieli ten swój taki ogromny margines tego, że wy to wy, a reszta to reszta. Żebyście mieli to, ten moment siebie. Pozdro. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, za chwilę zaczynamy ogień. To maszynę tu trzeba jemu oddać. Nie zamknął z tyłu okna, a włączył pochłaniacz wilgoci. Co mi się to podoba. Więc ja jeszcze wam coś powiem. Odpakowuję moją piękną Evolution, całkiem nową maszynę do szlifowania. Kupiłem kiedyś, wiele lat temu, dwie. I ta jedna cały czas była w garażu, słuchajcie, nieodpakowana. Jedna, którą miałem do tej pory, już zaczęła skakać. A tu mamy całkiem nówkę sztukę. I powiem wam tak. Można wydać ogromne pieniądze na tego typu maszynę. Jeżeli ktoś tylko szlifuje, no to polecałbym prawdopodobnie kupić coś lepszego. Festula lub Mirkę lub coś. Ale ta maszyna, ta Evolution, ona ma tu światełka dookoła. Ma światełko też tutaj. Szczerze, kosztuje teraz, jak płaciłem za nią 120 funtów? Teraz nie wiem. 129 funtów. Tak samo kosztuje? Nie zmieniła ceny? To trzeba było sprawdzić, czy ona nie jest droższa teraz. I ona tyle lat pracowała, słuchajcie, robiła robotę. To nie to, że robiła robotę, ona jest dobra po prostu maszyna. Naprawdę dobra. Jest trochę ciężka, bo to wszystko jednak waży. No, ale... Tak? Gdzie? 2,32 kilo. Nie wiem, ile waży. Ale chodzi o to, że jeżeli... Nie chcecie wydać pieniędzy, bo jesteście niepewni, czy ta maszyna będzie wam w ogóle robiła robotę, to jest bardzo dobry wybór, tyle wam powiem. Także polecałbym, bo używam ją od lat. Pokażę wam... Trzymaj, zdejmę spodnie.
tutaj postawię was. Tu? Tu? Trochę będzie mrugało, nie przejmujcie się tym. To tylko chwilę. Także maszynę już odpaliłem, już ją sprawdziłem. Oczywiście ważne jest, żebyście dobrali obroty do danej powierzchni. Jakby nie za szybko, to papier po prostu będzie się ślizgał, nie będzie zbierał. Więc musicie też wyczuć ten moment tych obrotów, obserwując po prostu ten ruch maszyny, czy ona zbiera, czy ona po prostu poleruje tą zaprawę, bo to jest jakby też ważny element. Więc ja sobie tak ustawiam średnio, czy tu jest jakiś parametr, akurat nie ma, niestety nie mogę wam podpowiedzieć, ale na pewno nie jestem na maksa, jestem tak z dwa obroty niżej. Także lecimy z tym. Jeszcze ją sobie sprawdzę. W ten sposób 1/4 sufitu jest już zrobiona. Tadam! Sufit gotowy. O, thank you very much. Thank you. Dzisiaj dostaliśmy kawę. Zobaczcie, jaki jest pięknie. Nie wiem, czy to widać, bo te lampki podświetlają. Nie ma oszustwa ogólnie, wiesz o co chodzi. Także możesz mój cukier użyć. Duże kubki, mam mało kawy w środku. Co ty gadasz? Naprawdę? A jak tyle? No. Naprawdę? No, ale jest boski. W ogóle on, jak on ucina rozmowę, zauważyłeś? Ja mu chcę opowiedzieć historię tego, co tu się dzieje, a on nagle na plecach się odwraca, znaczy na rodzaj, na plecach odwraca w ogóle. Zaczynam wiecie co? Ogólnie to wam powiem tak. Nowy hashtag właśnie dzisiaj powstaje, nie? Mądrości Rafała. Pierwsza moja mądrość, wiesz, jest jaka? Jak nie jesteś głodny, to nie jedz. Bardzo ładnie, co? Ej, odgrzewają się! Odgrzewają się! Dzień dobry! Chcecie usłyszeć następną mądrość Rafała? Jak nie chcecie się pracować, to nie pracuj. Dobra, słuchajcie, jeszcze godzinka roboty i będzie to utarte. Tu ściana zrobiona, sufity zrobione. Adrian kończy właśnie rogi. Zostaje na maszynie dotarcie tych ścian, tu kawałek, ten skos do ogarnięcia, także. Idzie dobrze. Dzięki tej maszynie, słuchajcie, ta robota idzie szybciej. Evolution. Naprawdę. Weź teraz to trzej ręczki. Cały dzień, no. No tak właśnie, to chodzi. Tak by było. Dobra. Lecimy odstawić malucha. Dobra, piaczki, robaczki, jesteśmy już pod domem. Musimy wystawić bolida. Bolid stoi, bolid czeka. Trzeba bolida wyprowadzić, bo gdzieś tu jakiś przeciek jest, a my nie wiemy skąd dokładnie. Czy tu gdzieś z misy, czy co. I ogólnie, bo tu się mokro zrobiło lekko. Lepiej mieć to pod kontrolą. Także lecimy. Lecimy do Karola.
gdzie żeście poszli? Dobra, jesteśmy odpalone, zaraz stanie mu wyłączymy. I jedziemy do Karola. Let's go! Hehe, lecimy! Kocham swojego maluszka, powiem wam szczerze. Lecimy. Trzeba o niego dbać, żeby jeździł jak najdłużej. Że będę kurwa znowu narzekał. Ten samochód nie był myty chyba od nowości. Chyba mu silnik jebnął. Zobaczcie, jak wygląda dach. I co tu się wydarzyło? Ja myślę, że ktoś go ze stawu wyciągnął, wiesz? Ja rozumiem, można mieć stare auto i one czasami po prostu rdzewieje, nie? Ale mieć w miarę nowe auto i zapomnieć ogólnie o tym, że czasami trzeba włączyć szczotkę. Jak on wygląda? To jest przecież, nie wiem, dwuletnie auto. Ja pierdzielę. Dobra, wracam na robotę, słuchajcie. Do tanku auto lepiej. No przepraszam, nie chciałem zarysować. Idziemy do Screwfixa szybko odebrać pstryczek, nie? Czy coś jeszcze? Pstryczek tylko, nie? Z czego to jest ten odkurzacz duży? To jest duży tytan? Może mają worki do tego? Zobaczymy. Hello, hello. Znowu tu muszę jakoś wcisnąć się. Przepraszam pana, nie chciałem pana porysować. Dobra, słuchajcie. Ja ogólnie tak chciałbym coś zjeść. Pstryczek odebrałem podwójny. Nie? To jest dobry czas na to, żeby coś zjeść, nie Adrian? No akurat 12. Wyrobimy się z tym dzisiaj? Do wieczora mamy czas. Nad godziny zawsze mile widziane. Ja nie pracuję nad godziny, ja dzisiaj na siłownię idę, chłopie. Ja że ty to unikasz Nie, życie dla mnie za drogocenne jest, żeby siedzieć w robocie. Ja i tak sobotę teraz robię, bo naciągam, żeby zdążyć. No tak, szaleję właśnie, że ciesz się kurwa, że mam tyle siły jeszcze w sobie, jako taki stary człowiek, kurwa. Co by tu zjeść? To za bardzo nie ma nic w pobliżu, majster, tak szczerze. Tam jest chamski breakfast. McDonald's. Tam masz budę też. Co, chcesz do tej budy jechać? Nie, no nie, bo ci powiedziałem tylko. Na co masz ochotę? Ja? Chcesz McDonalda? No nie mów mi tak, ja nie lubię takich odpowiedzi. Powiedz, co ty chcesz zjeść? Jestem wszystko żerny, lubię wszystko. Jest taka pora godzinowa, że zjem obojętnie co. Jest taki worek na wanie z tyłu, no, tajemniczy. Z jedzeniem. Żartuję. Następna mądrość Rafała. Mądrości Rafała, taki tytuł muszę zrobić, taki nowy ten. Nowy... nową serię. Jezus, mam tyle mądrości w głowie, że nie wiem, którą mam wybrać teraz. Poczekajcie. Żebyście w McDonaldzie nie byli rozpoznani, to musicie zasłaniać im kamerę. Sorry? No. My colleague want chicken Big Mac. As a meal. Meal, please. With? Cola. With Coke, please. Yeah, no Coke. No? Cola. Coca-Cola. And one McRoyale, double McRoyale. Sorry, double quarter pounder. Yes, please. As a meal, with water, please. No, thank you. Bye. Ona mi widzi normalnie w tym kamerze, nie? Ja mówię, zależy, gdzie, ona bye. Gdzie tam stoi akurat. Słuchajcie, McRoyale to w Europie jest to samo, co w Anglii quarter pounder. Dlatego ja kiedyś z Pulp Fiction, jak oglądałem... Lipa wieśmaka tutaj. No nie? Ta lipa jest w ogóle dobra burgerownia w Polsce. To jest pasibus, słuchajcie. Jeżeli byliście kiedyś w Polsce w tej knajpie, to super. A jeżeli jeszcze nie byliście, to zapamiętajcie tą nazwę. Pasibus. Co to za darmowa jakaś ta... Zajebista reklama? Ta. Oni do mnie wrócą. Powiedzą, Rafał, chcesz burger? Dobra, słuchajcie, wbijam się na resztę ścian. Adrian zaciąga drugi raz sufity.
Musimy to dzisiaj przemalować, także lecimy. Dobra, słuchajcie, już mamy wszystko przytarte, jeszcze tylko rogi przelecę, odkurzam to i wpadam na unigrunt, także lecimy z tym. A Adrian już zaciągnął tej sofy drugi raz, kończy właśnie w toalecie, także też jest dobrze. I tak powoli do przodu, słuchajcie. Szczotką, ale to tak za mną już, nie? No, polecimy, rozcieńczymy i ten. Gdzie mamy dalej? Dobra, słuchajcie, mamy to zrobione. Wyłączamy, odkurzamy i malujemy. Ale kurzu! Jakby to mój kolega plastras powiedział. A nie chcieliście robić plastra? Nie chcieliśmy. Chcieliśmy się babrać w kurzu, wiesz? Dostał już swoje, podczas tego właśnie pierwsze szlifowanie było, słuchajcie. My sobie tu wynieśliśmy wszystko, żeby też oczyścić tą podłogę. Więc Adrian ją właśnie leci szmatą. Położymy jakieś kartony czy coś.
i lecimy z gruntem, słuchajcie. Ale huk. O Boże, ten wkurzacz naprawdę jest już dojechany. Coś mi się stało, no. Proszę, polana. Teraz możemy sheeta położyć. Folię zabraliśmy. Będzie można klapać. Jak coś się ubrudzi, to można podłogę przetrzeć. No problem. Folia była dobra, ale już jest niepotrzebna. To jest te chujowe jakieś. Co to mówisz? No co jest? Shit. Co to jest specjalne? No, częściej się go rozpada. To odwrotnie, tak? Tak. No, to damy radę. Na te ruki trzeba coś położyć. I będzie git. Lecimy z tym. Dobra, jeszcze taniec. Na to zawsze znajdę czas. O, leci. Wodą się ciężko maluje. Delikatnie, wolę. Nie można przyciskać w uchlapie od razu. To tam ciekawe, co u naszych ziomków dzisiaj słychać. Piątkowy, nie? Który? Piłki, chłopaku. Się włączyło? Znowu chcecie usłyszeć opowieść życia? Adrian 23 lutego maja ma urodziny. Który dzisiaj jest? Patronite, właśnie nikt nie wpłaca na Patronite. No. Czemu tak chcecie się w ogóle? Sam se wpłacę. Chyba tyle ludzi mnie ogląda i wszyscy żydujecie. Nawet na kawę nie chcecie sam dać. Sam se wpłacę. Sam se wpłacę właśnie. W sumie to same sobie wpłacę. Nie chcecie nam dać na kawę, sami wydam. Ale się wy będziecie tłumaczyć mojej żonie. Tak, ogólnie 23 prezenty mile widziane. Co dzisiaj jest? 18. To jest za 5 dni masz urodziny. 17. Za 6 dni masz urodziny. Grubo, oj. No. Ja jadę na wycenę jeszcze teraz. W tym roku to szef się postara, tak. Konkretnie. Kupię ci whisky. No to co roku, to. A ty co kupujesz mi co roku? Samochód może ci kupię. No, gruba koperta, to się nie obrażę. Gruba, pożyczę z Providenta. Ty. No, z bociana. Dobra, Providencie, składam dzisiaj aplikację. Dobra, mam klucze? Zamknę się. A, to thank you very much. Słuchajcie, życie jest piękne, także nie przejmujcie się, może być zawsze gorzej, nie? Lepiej to niekoniecznie. Jak nie boli, to będzie bolało. Jak masz pieniądze, no na pewno kiedyś ich nie będziesz miał. Także spokojnie. Jak myślisz, że wszystko jest ustabilizowane i nie musisz już nic w życiu, to ci gwarantuję, że na pewno będziesz musiał. Taka, co? Nara. Jadę na wycenę. Zobaczymy, może ludzie będą chcieli od nas coś. O, powiem wam, najgorsze z tego wszystkiego to jest właśnie to szlifowanie i ten cały kurz. Ale ostatecznie jestem bardzo zadowolony. Jest piątek. To jest sobota. Do roboty idziemy. Jutro musimy przytrzeć sufity. Jutro pomaluję wszystko na biało, to też się zmieni. Także będzie pięknie. Jutro zrobimy wylewki. Słuchajcie, oni się wyprowadzają, także będziemy mieli co robić.
poniedziałek. W poniedziałek rzucimy pewnie kolor na sufit. Czy ja mam klucze? Czy ja wziąłem klucze? Co ja z nimi zrobiłem? Za dużo rzeczy w tych kieszeniach. Także pani wybrała kolor na sufit i nie jest to biały kolor. Nie mam kluczy. Zostawiłem na robocie. O, ale numer. Zaraz wracam. Adrian wysłał mi jakieś zdjęcie. Nie wiem, czy mogę wam pokazywać. Poczekajcie, czy to jest... Jest taki pomysł. Ja tutaj, nie? Tu jest van. On jest tam. Rozciągniemy sznurek i będziemy rozmawiać przez kubki. Tak. Po co mi to wysyła? Nie przejmuj się. Jedź przed siebie. Sprawdź olej, nie? Ogólnie, nie? Czy masz olej? A sprawdzałeś kiedy ostatnio? To sprawdź przed odpaleniem teraz. Uuu. Dobra, teraz możemy się już pożegnać, bo z tym wariatem się pożegnać nie mogę. No, jedziemy, słuchajcie. Jest piątek, happy jestem, bo mamy pokonany ten etap. Możemy działać, kuchnia dojechała, możemy działać w następnym tygodniu na ostro, będę ją składał. Do czwartku muszę złożyć kuchnię. Poniedziałek, wtorek, środa będę ustawiał szafki, muszę je poskręcać. Ja myślę, że jest to bardzo realne, zobaczymy. Poczekajcie. Patrzyłaś na siebie w lustro? No właśnie. Cały upieprzony z zaprawy. A on tam jedzie. Także słuchajcie, żegnamy się. Bo ja się rozgadam, a wy się i tak niczego nie dowiecie. Do zobaczenia jutro. Obowiązki. Pozdro.